Na ten szczyt można wejść praktycznie z każdej strony. Prowadzą na niego aż 4 różne typy ferat. Jakie trudności my napotkaliśmy oraz jakie są najtrudniejsze feraty na świecie? O tym wszystkim dzisiaj. Lecimy! Znajdujemy się w południowych Niemczech, a nawet w bardzo południowych Niemczech. Na koniec naszego pobytu w Austrii postanowiliśmy, przekroczyć granicę i zrobić jakąś feratę właśnie po stronie niemieckiej. Padło na Grunstein, czyli jedną z najtrudniejszych ferat w całym kraju. 13.06. Robimy dzisiaj szybki szpil. Czemu pan trąbi? Robimy dzisiaj szybki szpil i idziemy na Grunstein. Mamy nadzieję, że ta ferata zajmie nam troszeczkę mniej niż wczorajszy Königsjoder. Ponownie w pięknych warunkach pogodowych rozpoczynamy wędrówkę. Jesteśmy w Königsee. No właśnie, wczorajszy Königsjodler po pierwsze dał nam w kość. Po drugie, zajął naprawdę bardzo dużo czasu. I to właśnie dlatego dzisiaj idziemy na coś krótszego. Jednak nie łatwiejszego, bo ferata ta ma wycenę E. Pozwólcie, że pokażę wam, jak to wygląda. Na samym początku powiedziałem wam, że na tą górę prowadzą aż 4 różne warianty ferat, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Zaczynając od początku, najłatwiejsza ferata jest o trudności C, następnie mamy jedną feratę o trudności D i później mamy 2 warianty ferat o trudności E. My wybieramy tą najtrudniejszą, czyli właśnie feratę o trudności E. Sama góra jest naprawdę niewielka, ponieważ ma nieco ponad 1300 metrów nad poziomem morza. Jednak, aby dotrzeć pod feratę, trzeba przejść te około pół godziny, lecz sprawnie to robimy, docieramy do miejsca startowego, gdzie się ferata rozpoczyna, ubieramy szpej, i rozpoczynamy wspin. Zaczynamy potężnie, ponieważ już na samym początku mamy miejsca o wycenie C, dokładnie 2. I już za 3-2-1, dokładnie teraz, te trudności C przeradzają się w miejsca o trudności D, czyli taki totalny pion. Od razu mówię, trochę sapania w tym filmie będzie, łatwo nie było, także zmęczenie na pewno na każdym kroku będzie się pojawiało. Długo nie trzeba było czekać, ponieważ po tym właśnie fragmencie D mamy teraz przed sobą pierwszy fragment o wycenie DE. Co to oznacza? Zazwyczaj to oznacza, że D to jest po prostu pion, to jest odcinek pionowy, tym się charakteryzuje odcinek D na feracie. Jeżeli jest wyżej, jeżeli ta wycena już jest na przykład DE lub E, to praktycznie możemy być pewni, że jakaś przewieszka się tam trafi. Tutaj inaczej nie było, pokonujemy to miejsce sprawnie i ruszamy dalej. Jak tam? Jest pompa? Jest pompa, ale dajemy. Nice. Teraz przed nami dosyć długi, taki kilkunastominutowy trawers, lecz on jest już dużo łatwiejszy. Tutaj nawet się pojawiają trudności o wycenie A czy B, także robi się naprawdę dużo, dużo prościej, ale jest to cisza przed burzą, ponieważ najtrudniejsze fragmenty dopiero przed nami. Często na austriackich lub też niemieckich feratach mamy do czynienia z mostkami. Tutaj inaczej nie będzie, tutaj też będziemy musieli przejść przez mostek, natomiast znajduje się on mniej więcej w połowie feraty, także jeszcze chwilę do niego mamy. Łatwe miejsca były i się skończyły. Teraz przed nami najtrudniejszy właśnie odcinek, mogę tak powiedzieć, na całej feracie. Na razie jest on o trudności D, czyli taki, on jest dosyć długi, on chwilę trwa, czyli typowy pion, a zaraz później ukaże się nam miejsce o trudności E. Docieramy teraz na taką ławeczkę, która znajduje się centralnie pod tym miejscem o trudności E, czyli pod najtrudniejszym miejscem na całej feracie. I teraz tak,
To miejsce da się ominąć. Można obejść go z lewej strony, tam też jest pociągnięta lina ferratowa. My się natomiast decydujemy na to, na to miejsce o trudności E. Przechodzimy. Co prawda, nie powiem, wymęczyło ostro, bo tam dosyć duża przewieszka i trzeba było wykonać kilka zwinnych ruchów, że tak powiem. Ale tak, robimy to i już za chwilę super. Będzie mostek. To, co właśnie chwilkę temu powiedziałem, teraz czas na kolejną przeszkodę, a w zasadzie bardziej atrakcję, czyli mostek. Zazwyczaj jednak te mostki w Alpach są zamontowane w wysokich górach, a tutaj ten krajobraz mamy bardziej beskidzki, więc tak troszkę dziwnie, ale tak czy inaczej jest na pewno świetnie. Punkt kulminacyjny całej ferraty, ponieważ od tego miejsca robi nam się wyraźnie łatwiej. Przed nami, do samego szczytu, czekają nas tylko dwa miejsca o wycenie C, a tak zazwyczaj to poruszamy się teraz w terenie o wycenie B lub A. Po tak trudnym fragmencie naradza się pytanie, gdzie leży i jaką ma wycenę najtrudniejsza ferrata, jaka powstała dotychczas na świecie. Uwaga, tutaj odpowiedź może dziwić. Najtrudniejsza ferrata na świecie leży bowiem w Afryce, a dokładniej na Wyspach Kanaryjskich, a dokładniej na Gran Canaria. Ma ona wycenę G i oficjalnie jest uznawana za właśnie najtrudniejszą na świecie. Jednak, czym ona się charakteryzuje? Na przykład w najtrudniejszych miejscach na tej ferracie, czyli w miejscach G, kąt nachylenia ma, uwaga, prawie że 135 stopni. Oznacza to, że idziemy praktycznie po skośnej ścianie. Dokładnie tak, jak widzicie na tym zdjęciu. Nie wiem, jak co wy o tym myślicie, ale ja jestem przekonany, że no musi być to niesamowite przeżycie. Z racji zbliżającego się zmroku oraz też ekipy, która czeka na nas na szczycie, odpuszczamy ten drugi wariant ferraty o trudności E i pędzimy już takimi trudnościami A, B właśnie w kierunku szczytu. Grunstein zdobyty, niemiecki szczyt wśród austriackiego wyjazdu, także no, 1304 metry, bardzo fajna, ciekawa via ferrata, pierwszy mój fragment E, który miałem kiedykolwiek okazję zrobić i no bardzo przyjemnie. Zachód słońca ponownie na szczycie. Już będziemy za chwilę ubierać czołówki, ale jest bardzo, bardzo przyjemnie. Oczywiście schodzimy już szlakiem trekkingowym, nie żadną ferratą, do miejscowości Königse. No to moi drodzy, czas na podsumowanie. A więc ta ferrata zajęła nam 5,5 godziny. Przeszliśmy 7 km, a przewyższenie, jakie pokonaliśmy, to 780 metrów. Słowo końcowe, czas, start. A więc, moi drodzy, ta ferrata to takie dla każdego coś miłego, ponieważ możemy wejść na ten szczyt, na Grunstein, szlakiem trekkingowym i tak zrobił tata wraz z Alkiem. Możemy wejść ferratą o trudności C, tak zrobił Michał. I mamy też dwie pozostałe opcje, czyli wejście na ten szczyt ferratą o trudności D lub ferratą o trudności E. Także multum opcji. Kolejna kwestia. Pomimo swojej skromnej wysokości, szczyt potrafi dać w kość. I druga kwestia, prezentują się z niego świetne widoki. Więc to może być de facto szybki szpil, ale naprawdę taki szybki, ale bardzo fajny szpil. Nawet jeżeli idziecie szlakiem trekkingowym, ponieważ jak widzieliście na filmie, widoki ze szczytu są naprawdę, mogę powiedzieć, obłędne, jak najbardziej. Także to jest to. I ostatnia kwestia, tego nie poruszyłem na filmie, to, że z tej ferraty w dwóch miejscach można zejść na tą łatwiejszą. To znaczy, że z tej ferraty o trudności E, którą myśmy szli, były dwa miejsca na ferracie, gdzie mogliśmy właśnie zejść i albo zmienić w ogóle bieg i wejść na tą ferratę po prostu łatwiejszą. Także jest też taka opcja, jeżeli ktoś by się bał, wystraszył i tak dalej. No, ale nie zalecam. Zalecam naprawdę, żebyście byli przygotowani, jak tam idziecie, bo to już są takie trudności, które nie są po prostu łatwe. Które nie są łatwe i trzeba je na pewno bardzo pewnie pokonać. Także to jest to. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia za tydzień. Cześć!